Cześć wam wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Far Cry'a 3 u mnie na kanale. Do magicznych przygód Jasona, wojownika, Tatau, Rakiat, whatever else. Tak, gra dalej zasypuje nas oczywiście tutorialami. Tak, mówiłem, przed chwilą wysłuchałem ponownie tej samej rozmowy z Denisem, którą odbyliśmy zaraz po misji u doktora Earnharda, bo ta gra tak działa, zawsze wczytuje save'a. Zawsze odtwarzałem się ostatnie rozmowy. Nie mam nic na sprzedaż. I tak, tutaj ostatnio stwierdziłem, że wykonamy sobie sidequesta, a także polowanie, które jest tutaj w pobliżu, tak więc... Witajcie osoby. Mogę ich użyć. Bo to dziwnie brzmi. How could she do this over a boy? Aina, let me talk. Sir, my daughter Nadia ran away with a boy. They want to kill themselves. What the fuck? They are young, foolish. They think life can never get better, so they leave. Please, find Nadia, bring her back. She is young. We look everywhere. No, not everywhere. We didn't go to Bihar Rock. Please, sir. Can you go there? You'll be faster. Dobrze, akurat teraz wpadliście na to, żeby szukać przy Bihar Rock. Gdzie jesteś, Julio? A te małpy se wszędzie biegają, dobra. Spadamy stąd. Idziemy przerwać ten bardzo przestarzały romans. Ewentualnie nie dopuścić do samobójstwa. Dobra. O, super, nie mam... Dobra, mam shotguna, shit, gra... No tak, ostatnio gra mi to zaekwipowała, jak polowałem. No dobra. Wykonamy tego questa. Akurat tutaj, z tego co pamiętam, shotgun będzie bardziej na miejscu w sumie, więc to jest akurat dobra sprawa. Słuchaj, strzały. Jest autko. I... Tam mamy naszą dziewczynę. I gdzieś tutaj są generalnie warany. Ja niekoniecznie chcę, żeby one za... Jason, nie po samochodzie, tylko na samochód. Ja dobrze wiem, że one gdzieś tutaj są. O, właśnie jest jeden, drugi. Dwa tylko? Nic w krzakach? Nope. Dobra. No, są trzy, cztery, jest pięć, kuźwa mać. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Zanim podejdę do tej dziewczyny, jeszcze je oskurujemy, bo skóra warana nam się przyda. A trochę ich tutaj jest na szczęście. I tak, niestety, te questy poboczne zawodzą. To zawsze jest... Ej, idź do tego jednego punktu. Wróć. I tyle. Już naprawdę już wolę na przykład te polowania, bo wiecie, tu przynajmniej mam jakieś faktyczne wyzwanie. Jestem prepen, że zestrzyłem ich 5, a zciąłem 4. Te są przeszukane. Tu już za daleko. Goddammit, gdzie jest ta cholerna jaszczura? Naprawdę ta gra mogłaby zaznaczać zwłoki na mapie, bo... A. Wiem, że gdzieś ona to jest, ale jej po prostu nie widzę. No nic, bywa. Tak, już wolę te polowania, bo one przynajmniej sprawiają jakieś, nie wiem, polowania, albo te wiecie, poszukiwany. No. One przynajmniej sprawiają jakąś trudność. A to ja po prostu, idź, wróć, już. He tried to kill me. He said he wanted to run away, but when we got here, he started talking about dying together. To skąd twoi rodzice o tym wiedzieli? Tried to shoot me. How did you get up here? He must have frightened the animals when he shot. They attacked him and I climbed. Go home. Your mom and dad are freaking out. Thank you. Spoko. Quest wykonany. Jason, władca dżungli, powraca. 300 dolców dla nas. Mamy pełny portfel. Nie wiem, idziemy to przejebać. Ogólnie
Ogólnie muszę na pewno wymienić. Znaczy, no teraz w sumie wymiana broni będzie miała celu, bo i tak teraz odpalamy polowanie, które jest w wiosce. O Jezu Chryste! Tigre! Jezu! O! O! Co kurwa te zwierzęta robią tak blisko wioski? A! What the fuck? Czemu? Kurwa, dalej szybko przeładuj tą broń. Czemu nie mogę ściąć tego tygrysa? O, dziękuję. Fuck. Fuck. Bardzo ładnie, Jason, bardzo ładnie. Dobra. Wracam do wiochy, mam tutaj polowanie. I tak na polowaniu zmienią nam broń, tak więc nie ma co póki co się przeekwipowywać. Ewentualnie możemy w sumie... Za polowanie też dostaniemy hajs, tak więc... Idziemy coś kupić. Idziemy nakupować pierdół, byleby, wiecie, byleby nie mieć pełnego portfela. Ty, kobieto w ciemnych okularach. Ammo chcę, to na pewno. Na sprzedaż nic konkretnego nie mam. Ta wydaje się być lepsza. Ta, kupmy ją. Why not? Nie chcę ekwipować, chciałem ją po prostu kupić. A została mi stówka. Kupmy noktowizor, bo czemu by kurde nie? Kakite. Cokolwiek. Dobra. Czas zająć się polowaniem. I tak, i oczywiście potem polecimy na zadanie główne. Tak jak mówię, tak było to w seriach z. W moich seriach z Assassin's Creed. Będę chciał jakoś mieszać te zadania. I na co dziś polujemy? Ścieżka łowcy. Dwójka niedźwiedzi niedawno rozczarpała rolnika. Należy jej ubić ze strzelby. Osom. 200 metrów. Dobra. Niedźwiedzie to ciężcy przeciwnicy. Jak widzieliśmy na przykładzie tego niedźwiedzia, który rozczarpał mnie na plaży. Nie! Goddamn gravitatio! Jason, wysiadaj! 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 Chłopie! Wysiadaj! It's gonna explode! Szybko, z rzeką! No, dobra, czas zacząć moją tradycję wodowania każdego samochodu, którego wsiądę. Dobra, na szczęście przeleciałem większość trasy. Ogólnie może zmontujemy sobie jakieś podki? Lecznicze... Tu nic nie mogę zrobić. Of course, że nie mogę nic zrobić. Polowanie. Siedem mogę trzymać, cztery zrobimy. Instynkt łowcy. Tak, zrobię sobie jeden. Bo tak jak mówię, wolę, żeby te niedźwiedzie... Najpierw chcę ja je zauważyć, dopiero potem, żeby one zauważyły mnie. Dobra, może wbijemy sobie póki co strzykawę, ponieważ ten jeden pasek zdrowia może uratować nam dupę. Dobra, tutaj mamy parę skrzynek. Pierdzielimy je. Miał być parę skrzynek, a jest jedna. Come on. O, tu jest druga. Co mi gra tutaj oferuje za dobrobyt? A, to sama strzelba, którą mam. Okej, spoko. 80 metrów. To kolejna skrzynia. Lepiej ją podnieść. Dobra. Wpierdalam se. A! Instynkt łowcy. O, misiek jest zaznaczony już. Miał być dwa. Jest jeden. To mnie niepokoi. Strzelba przeładowana. O, dobra, widzę drugiego. Czekajcie. Ścieżka łowcy, kurwa. Ścieżka łowcy, pamiętajcie o tym. Dalej. Shit, dobra. O!
Wiem, że jestem. Co ja żem odjebał? O czym ja myślałem? Tak, gra daje mi strzelbę. Ubij niedźwiedzia strzelbą. Co robię? Wyciągam C4. Wysadzam niedźwiedzia C4. Ach. Dobra. Dobra, to jeszcze raz. Strzykawa. Zaznaczamy miśki. Przynajmniej jednego. Nie narzekałbym, ja bym tego drugiego też zaznaczył, ale to jest chyba niewykonalne. Niestety nie mam tutaj żadnej przewagi terenowej. W sensie nie ma żadnej skały, na którą mogę wejść i po prostu ostrzelać miśka z góry. Ej, ty! Niedźwiedź! Jo! Misiek! Chodź, chodź, puchatku, chodź. Odejdź od twojego kolegi. Nie chcę zwabić was obu. Tak, tak, bardzo dobrze. Kurwa, zginę, nadchodzi. It's coming. Jezu, niedźwiedzia jednym strzałem. I teraz pytanie, czy ten drugi już tutaj biegnie. Przyjadłem mi broń. Chodź tu, misiaczku. Mięsko. Dobra. Wchodzimy w sneaky mode. Gdzieś w tej jaskini. O, jest i pan rolnik. Totalnie nie wygląda na rolnika. Bardziej na, nie wiem, na kogoś innego. O, wow, mam latarkę. Nawet nie wiedziałem o tym. O, jest! Dobra. Tak, kładź się, miśku, kładź się. Kładź się. Kładź się. Leż. Okej. Jestem pod wrażeniem, że to pykło. Dobra, i teraz możemy faktycznie ruszyć na meduzę. Niestety, ku mojemu smutkowi, dalej nie mogę nic stworzyć. No nic, nieważne. Podoba mi się to, że tych questów nie trzeba oddawać, że zrobiłeś questa i nie wiem, dostajesz nagrodę, nie wiem, mentalnie prawdopodobnie. W sensie, normalnie to wiesz, się tego typu rzeczy wkurzają, bo o, jak to jest, że o, super, nie wiem, nasz zleceniodawca wie, że Jason wykonał zadanie i jakoś jeszcze mentalnie przesłał mu kasę. Ale nie, to działa, bo jeśli miałem wrócić do tablicy albo odszukać gościa, który mi to zlecił, to trwałoby za długo, zabijałoby tempo gry i tak dalej, i tak dalej. A tutaj to po prostu śmiga. Tak, tepniemy się do tego posterunku, który odbiliśmy wcześniej. Tutaj wymienimy broń na coś jednak z jakimkolwiek dystansem. Klik. Użyj. Tak, cały czas zapominam o tym, że żeby używać broni, nie trzeba nacisnąć X-a jak w 90% gier, tylko trójkąt, tak? Więc będę się zapewne mylił. Dobra, sprzedamy dziadostwo. Możemy kupić sobie na przykład kamizelkę kuloodporną. Towary konsumpcyjne. Kamizelka. To wiecie, to zawsze jest dodatkowy pasek zdrowia, tak więc. Tego zlecenia mi się robić nie chcę. Są drone... Nie mogę się w żaden sposób rozwinąć, prawda? Obstawiam, że już osiągnąłem jakieś da. Dobra, póki co nie mogę. I tak pewnie tych umiejętności dużo mi nie zostało. Generalnie jak ta gra dalej ładnie wygląda, moim zdaniem. Jakie tutaj jest wszystko jakby ostro. Oczywiście, tak, wiadomo. Gra nie jest teraz jakby... Widać niekiedy pustki, że mogłoby być tutaj więcej rzeczy, mogłoby być tutaj więcej szczegółów, ale... Ale... Dalej... Oświetlenie i tak dalej, ilość
szczegółów na teksturach i tak dalej, no to dalej robi wrażenie. Tak, potrąciłem właśnie człowieka. Wow. I tutaj bodajże jest nasz cel. Swój czy wróg? Nie macie czerwonych koszulek. Nie wiem, co o was sądzić. Czekajcie. To nasi. Oznaczyłoby ich, jakby nie było. Jakby byli nie nasi. Poza tym strzelaliby nas. Nie są aż tak ślepi. Piękna muszla. Co macie? Pumba. Fetysz rekina. Animacja skakania, zwłaszcza przeskakiwanie, jest nieco dziwna, twierdzę. Po prostu tak śmiesznie, napieprza nogami, nieważne co. Dobra. This place has got to be crawling with pirates. I need to find a lookout. A właśnie, tak, musimy uniknąć wykrycia. O, dobry bit wszedł tutaj. Aż dziwne, tylko jedna osoba? Nieprawdopodobne. No nie wierzę. Okay, Jason. Time to take out those pirates. It's hot. Ty mówiłeś? Tak właśnie myślałem. Tak, generalnie przebiegniemy się tam. Minimalnie wyższa pozycja. A koniecznie musimy sobie wszystko poznaczać. Generalnie rzekomo dużo czemu ten nosi oznaczony? Co dziwne. Rzekomo dużo osób przechodziło tą grę bez używania aparatu. Wow, jeszcze się noc robi. To jest dla mnie... Przede wszystkim, czemu by go nie używać, a po drugie, to jest dla mnie jakby imponujące, bo ta gra bez oznaczania wrogów to nie jest Assassin's Creed, gdzie w momencie, kiedy ktoś was goni, macie po prostu całą falę czerwieni po prostu goniąc was na mapie. Nie, tutaj póki nie oznaczycie wroga, on jest no niewidzialny, nie znacie jego pozycji. Tak, to imponujące. Jednocześnie trochę głupie, że nie używacie jednego z głównych narzędzi w tej grze. Czemu mam do cholery oznaczonego tego gościa? Że on jakby... Ja mam się zakradnąć na meduzę, więc czemu do cholery mam gościa oznaczonego? Ci dwaj goście są troszeczkę za blisko siebie jak na moje. Tak grandzie co chwilę. A no tak, mogę rzucać kamieniem, zapomniałem o tym totalnie. A ten gość jest dosyć tutaj blisko. Jak ten pójdzie w prawo, to zajmiemy się gościem z... Jezu, tam z pawarką, czy co on tam ma. No gościem, który coś tam naprawia. O, pana coś ugryzło, słyszę. Dobra. Teraz ten ziomeczek. Jest gościu tu, nie wiem, jakiś po prostu własny kryzys przeżywa. Mówi, że jest, o, znajdź robotę, zamknij się, suko. Gin. A, dobra, okej. Okay. Miałem zebrać dane. Okej, okay, no dobra, no to zebrałem dane. Jezu, to jest napisane, skrada się, aby zabić radiooperatorów. Ja przeczytałem to z jakiegoś powodu do tej pory
skradaj się, żeby zabić helikoptery i tak, what the fuck, czemu mam zabijać helikoptery? Jakie helikoptery? O czym ja w ogóle myślę? Jezu, jesteś ze mną typowo nie tak ostatnio. Jest gorzej niż normalnie. Co to? O Jezusie. Czy tutaj nikogo więcej nie było? To aż dziwne. O, słyszę kogoś. Dobrze, goście noszą bardzo wyróżniające się w dżungli czerwone koszulki, przez co nieco łatwiej ich namierzyć. Wiecie, no Jason na dobrą sprawę nosi niebieską koszulkę, tak więc równie dobrze widoczną w dżungli. O, jest i sepan. Ziomeczek, dobra, jest. Było ich dwóch. Ciekawe, czy jest ich tam więcej. Czemu jeden klęczy, to jest pytanie. I jak ten jeden ziomek z czaszką nad głową podejdzie blisko do mnie? O, nie za blisko, cofa się. O Jezu. O Jezu, jest jeszcze jeden. Nie. Nie, myślę, że to jeszcze jeden. Myślałem, że się spieprzyło już, ale spoko, dałem radę. Co ten gościu robi? Pali fajkę, czy co? Jest tak kuźwa ciemno, że nie widzę. Jakbym wiedział, że gościu jest tutaj ostatni, strzeliłbym w głowę po prostu, ale... Ja nie wiem, czy on jest ostatni, a strzały przyciągają uwagę. A zrobimy to inaczej. Władca kamieni. Dobra. Holy fuck! Ano. Tak jak mówisz. Czy to wszystkie? Czy jest jeszcze jeden klucz częstotliwości? Najwidoczniej jest jeszcze jeden. Jupikajej. Dobra, wbijam na górę. Gdzie do cholery jest więcej wrogów? O, tam ktoś jest. Oczywiście, że to kuźwa mój cel. Of course. Kto by się czego innego spodziewał? Okej, tu jest Tyrolka, tylko że ona jedzie w dużo... A, czy ja powinien zacząć w ogóle od tamtego statku, tak? Bo ja zawsze podchodziłem do tej misji od strony tamtego statku, a nie od tego i to jest dla mnie troszeczkę dziwne. Tamten gość jest zajęty spawaniem, tak więc... Dobrze wiemy, jak działa spawanie w tej grze. Zajęcie ostateczne. Ktoś spawa, nie może robić nic innego. O, dobra. Myślałem, że się zabije. W tej grze to częsta sprawa. Daj kamienia! Kurde! Kamień to zbyt wiele dla gościa z spawarką. Ja oczywiście z serii zabójstw jeszcze nie mam, muszę zajrzeć, bo nie jestem pewien, co mam kupiona, co nie. Troszkę w to nie grałem. Rzut nożem, bez śladów. Dla kasy, niekoniecznie. Eliminacja, seria eliminacji, nie mam. Kurde. Tak, seria eliminacji pozwala no, eliminować nam paru wrogów pod rząd. Tak by się nie spostrzegli. Czyli jeśli rzuciłbym między nich granat i on by zabił ich oboje naraz, to czy to by się liczyło jako głośne zabójstwo? Dobra, ja muszę do tego inaczej troszkę... Nie przeskoczę tutaj, nie przejdę. Utnę w tym jebanym kontenerze. Na obkoło.
Parkour. Ślizgiem, dobrze. Ten gościu za jakiś czas zapewne może nawet troszkę tu podejdzie. Fajnie by było, chyba że tym moim rzutem kamieniem zmieniłem mu całkowicie ścieżkę patrolową, co też się zdarza. I czekamy. Tam gościu sobie wróci do spawania. Czemu ty, kuźwa, patrzysz w moją stronę, jełopie? Jestem pewien, że pędzę wcześniej patrzył w drugą stronę. Czy jeśli bym strzelił, to czy to już by było ten? Czy to już było po ptokach? Mówię to, że gościu nie widzi mnie przez to okno samochodu. W sumie dobrze, że mnie nie widzi, byłbym wkurzony, bym teraz nagle zobaczył. Na szczęście gościu z czaszką nad głową najwidoczniej się nie obraca, cały czas jest skierowany w tą samą stronę, czyli no, o, wrócił do spawania. No, wyrzucił fajkę, ściąga karabin, teraz zawróci. To nasz czas. That's our time. Jezu Chryste, prawie mnie miał. Cześć. Nie! A, tak, więcej funkcji tego samego klawisza, więcej. No, okej. Okay. Ciekawe, czy zespełniła się nowa ilość wrogów, no nie, przez ten czas. Nie, widzę, że zniknął ten. Chociaż w sumie, no, mogła się zespełnić nowa ilość wrogów. Dwa razy nie mówić. Nic nie ma, nic nie widzę. No, dalej. I sukces, jesteśmy. O, to apteczka. Apteczka, ammo. Przeładowanko. Jakiś inny dobrobyt? Nie? Dobra, lecimy. Boss is recording ransom videos at PC. He's ransoming them. I was told to light up buyers. Do it. After the money from the parents show up, the kids go onto the black market and we deliver them to the buyer. Double the money, daddy like. Yay. Hey, calm the chatter. Someone triggered an alarm at the Medusa, morons. Ciekawe kto to był. A, no tak, to ja. Shit, they're coming for me. Czas zabijać. Kamizelka kuloodporna, tak, mam ją. It's now or never. Now or never. Dobra. Auto hir. Tak, dowolnej chwili. Ogólnie tak, po tej misji ocenimy, czy chce grać na tym poziomie trudności, czy może skoczymy sobie na wyższy. Ponieważ też nie do końca chcę. Ponieważ też nie do końca chcę, żeby ta seria szła za łatwo. Co to za zabawa oglądać, jak ktoś cały czas wygrywa, no nie? Nawet jeśli to ja. Jezu, dobrze! Dobrze, gro, wiem, na czym polega zdrowie. Tak, przywracanie zdrowia, wiem, robiłem to tak z 1000 razy w tym momencie. Wow. O, tu jesteś. Okej. Okay. Right in the balls. O, kra... Nat. Usłyszałem go nieco za późno. Też mam granaty. Nice. Come on, strzygłem to ty dupku. Sorry. Beczka. Here comes the boom.
Granat poszedł gdzieś, słyszałem. Przeładujmy sobie broń. Nie wiem, ile to miałem w magazynku. Okej, i to już. Now the pirate sent a message about Jason. Vas wants us dead. There's no time to talk. Come to a Maniki village. We need your help. Kurde, poszło niby łatwo. Nie wiem, nie wiem co właśnie teraz zrobić. Czy może zmienić ten poziom trudności? Do Amanaki z powrotem. Kurde, przydałaby nam się ta druga kabura na broń, do cholery. Koźlęcia. Jeszcze żeby generalnie kozy były w tym miejscu, których gra oznaczyła, to by było w ogóle przefantastyczne. Dobra, spróbujemy znowu zapolować jeszcze w tym odcinku koło posiadłości Earnharta. Tak, chcę odbyć szybką podróż do tego miejsca. Ponieważ tak, potrzebujemy, wiecie, dwóch broni, wiecie, chociażby shotgun i karabinek nasz, to wiecie, bliski dystans, daleki dystans, wszystko będziemy mieli już pod kontrolą. Dobra. A nie tylko tutaj walić na daleko. Dobra, szybko sprzedaż, amunicja. O, jeden punkt umiejętności mamy, wydajmy go. Serii zabójstw nie kupię chyba póki co. Zabij przeciwnika, nie użyj noża. Nie, to jest rzut no... to było tu. Da, ukończ więcej misji fabularnych. Adrenalina, mech, to jest takie sobie. Pancerz przeciwko wybuchom to... Przeciwnicy aż tak często w tej grze granatów nie używają. Pływanie jest w ogóle całkowicie kuźwa bez sensu. To jest fajne. Ale znowu muszę kupić to, a to fajne nie jest. No dobra, niech kuźwa będzie. Nie użyję tego nigdy prawdopodobnie. O, tak, mam. Nawet nie wiem, co mi się na tej ręce pojawiło. Co to miało być, nie wiem. Czaszka? Dobra. Klik. Koziołki. To jest tyrolka, czy to jest linia wysokiego napięcia? To linia wysokiego napięcia. Czasami ciężko zauważyć różnicę. Z wodospadem. Tu mam jakiś szajs. Dziwne, że tego wcześniej nie podniosłem. No i mój wszechwidzący aparat coś koziołków nie wykrywa. Mimo tego, iż jestem na mapie w miejscu kozłów. What the fuck? O. Czy to to? Nie, to kamienie. Fałszywy alarm. Skurować kamień nie potrzebuję. Jestem łowcą, nie górnikiem. Czemu i tutaj nie ma, kiedy wyraźnie są... na mapie. To jest głupie. So dumb. Nie wiem, gra próbuje mnie w jakiś sposób powstrzymać od... Coś słyszałem. Od upgrade'owania postaci, żeby nie był zbyt silny, czy co? To głupie. Kozły też miały być gdzie? Wiem, że mieliśmy dwa miejsca na kozły. Tu niby. Dobra, wiecie co? Tutaj sobie zakończymy. I no cóż, w kolejnym odcinku uderzamy do wioski Aramaki pomóc Danisowi. Na razie.